Cześć, witaj, jesteśmy w 21 dniu. Dzisiaj intensywność już wzrasta. To znaczy, w dzisiejszym dniu stawiamy na zupełnie inne sekwencje biegania. Także rozpoczęliśmy jak zwykle rozgrzewką 5-7-minutową. Może być już tym razem trochę dłuższa, dlatego że same rozciąganie będzie też wymagało większego czasu. Dlaczego? Dlatego, że mamy więcej minut biegania. Teraz chciałem pokazać Ci jak zwykle fajny posiłek. Także możemy sobie usiąść na ławeczce, unikać jakichś odpadów komunalnych. I oczywiście rozpoczynamy dzień od naszego złotego banana, dlatego że dzisiaj spalimy więcej energii. Oczywiście musi być też woda, to normalna sprawa, naturalna, którą popijamy i przygotowujemy się, nawadniając organizm. Wiadomo, banan, węglowodan. No i śniadanie, tak jak zwykle, opieramy się na 15-17 produktach. Dzisiaj akurat mamy pomarańcza, mamy grejpfruta, mamy jak zwykle jajko, pomidor, cebula. Także smaczny posiłek. Ja sobie przygotowałem, wydrylując tym razem dla urozmaicenia grejpfruta. Myślę, że możemy przejść teraz do meritum, czyli do gimnastyki dynamicznej, czyli dynamic stretching, odbywającej się tak jak zwykle i trwającej około 7 minut. Czyli przygotowujemy się energicznymi krokami, czyli rozpoczynamy od marszu, też patrząc na technikę zwijania rąk, czyli to zwane dynamiczny. Pamiętaj, że dzisiaj masz 15 minut biegania. Kolejne ćwiczenie, tym razem to samo, tylko przyspieszamy. Do minuty. To samo ćwiczenie, tym razem tak zwany wieloskok. Już tętno organizmu zarasta na tyle, aby przygotować się na chwileczkę wyciszyć i zrobić kolejne ćwiczenie gimnastyki, czyli utrzymywanie dwusekundowe. Tak zwany dynamic stretching. Utrzymujemy 2 sekundy. 2 sekundy. I pamiętasz, kolejne ćwiczenie. 2 sekundy, czyli dociągamy nogę. 2 sekundy. 2 sekundy. Kolejne ćwiczenie. Znów wspinamy się na palcach. Prostowana sylwetka.